Sławomir Kopeć, doradca klienta Stampolopole Lubelskie. Zapraszam na drugi, ostatni komunikat, w tym drugą część ostatniego komunikatu jagodowego dla producentów malin letnich i jesiennych w tym roku. Dziś zaczynamy od malin jesiennych. Zanim przejdziemy do tematu, chciałbym Państwu podziękować za obecny rok, za subskrypcję, za to, że jesteście z nami, za polubienia także strony. Do tego też zachęcam, bo dzięki temu mamy dostęp i informacji o tym, że coś się nowego pojawiło. Przypominam tym samym, że nasze komunikaty poza tą uniwersalną stroną, czyli przedstawieniem aktualnej sytuacji pod kątem ochrony i ze strony presji ze strony chorób i szkodników, to są także komunikaty glebowe, które są oparte na badaniach gleby, które wykonujemy bezpośrednio na plantacji. Co jest ważne, metody, która jest odpowiednikiem metody rolniczej, pokrywa się ona z metodami, które są stosowane także w laboratoriach, dlatego że my opublikowaliśmy komunikat w grudniu podsumowujący pierwszy rok badań. Został on później, kilka miesięcy później, kiedy pojawiły się raporty z różnych instytucji państwowych zajmujących się monitoringiem gleb, porównany. To pokazało, że w tych kwestiach, które zostały poruszone w naszym komunikacie i w tych raportach, pokrywają się te wyniki badań, a więc jest to metoda wiarygodna, rzetelna. Warto po nią sięgać, bo mamy naprawdę bogate źródło wiedzy, do której wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości badać, jeszcze tym bardziej w trakcie wegetacji, kiedy już do laboratorium nie możemy oddać, bo jakikolwiek nawet jeden nierozpuszczony nawóz mógłby wpłynąć niekorzystnie na wynik. Przede wszystkim w następnym sezonie prawdopodobnie będzie już dostępna analiza liścia. Mówię prawdopodobnie, sam przyłożyłem do tego troszeczkę pracy, by ona była dostosowana do naszych polskich wymogów, ale mamy tych upraw bardzo dużo i jest to naprawdę bardzo pracochłonne. Dzisiaj zaczynamy o malinach jesiennych poprzez aktualną sytuację glebową z rekomendacjami na obecny okres i także okres wiosenny, a także chciałbym powiedzieć o czynnikach wpływających niekorzystnie na występowanie rdzy na podstawie naszych badań gleby, a na końcu taki materiał, w którym się chciałem też z Państwem tutaj podzielić, jeżeli chodzi o doświadczenie, dzięki któremu możemy już teraz w tym sezonie wykonać pewne zabiegi, dzięki którym ograniczymy i zwalczymy praktycznie całkowicie rdzę, a wiosną da nam to przede wszystkim większe szanse na ograniczenie tej choroby, z którą z roku na rok mamy coraz większe problemy. Jak powiedziałem, drugi odcinek zaczynamy od malin jesiennych. Jesteśmy na plantacji malin, która w tym przypadku zugany, czyli tych późnych odmian. Jak widzimy, one są jeszcze zielone po dwóch nocach z przymrozkami. Nie jest, jest jeszcze ten owoc, co prawda już zważony i to będzie już chyba ostatni zbiór teraz. No ale w większości przypadków, jeżeli chodzi o maliny jesienne, to te, które wczesne jesienne, które już skończyliśmy ten zbiór jakiś czas temu, to większość liści będzie się nam przebarwiało na ten charakterystyczny purpurowy kolor, tak jak w przypadku tu malin akurat letnich. Jeżeli jest to tak, jeżeli pojawia się taki kolor lub dominuje ten kolor purpurowy, jest to oznaka, że rośliny oddają soki do karp albo już po części je oddały i wtedy dopiero tak naprawdę kosimy, bo dlatego, że jeżeli zrobimy to zbyt wcześnie, na przykład tak jakbyśmy zrobili tutaj na zuganie, no to oczywiście tracimy znaczną część składników, a te składniki, jeżeli zostaną oddane przez rośliny do karp, to daje roślinie lepsze przezimowanie i lepszy wiosenny start, zanim wysypiemy te nawozy sztuczne i zanim one dotrą do roślin i zadziałają. Tak jak wspomniałem, teraz też kwestia koszenia. Jeżeli chodzi o koszenie w przypadku malin tych jesiennych, późnych, myślę, że jeszcze miesiąc około trzeba będzie poczekać, żeby one zeszły z sokami do karp. Natomiast kosimy i co wówczas? Są sytuacje takie, że niektórzy zaczęli kosić maliny 2-3 lata temu. Były takie sytuacje, że koszono maliny i wywożono je, ponieważ była silna presja ze strony rdzy i innych chorób. Ale musimy pamiętać, że przez taki zabieg tracimy dużą zasobność materii organicznej. Tu na tej plantacji, jak widać, jest to po prostu spora ilość materii organicznej, a zatem jeżeli skosimy, zostawimy ją, to za 2-3 lata w procesie humifikacji gleba będzie bardziej zasobna właśnie w tą tak zwaną próchnicę aktywną, będzie też bogatym źródłem azotu. Także jeżeli plantacja jest zdrowa, to kosimy i zostawiamy to.
Po zabiegach tych, jeżeli już po skoszeniu, warto jest też pomyśleć przede wszystkim o stosowaniu humusów, bo dzięki nim gleba nam się wiosną będzie lepiej nagrzewała, a teraz też jeszcze rośliny będą mogły pobrać żelazo, jak i potas, ponieważ on w humusach występuje w formach szelatowanych, a więc jest szybko dostępny w glebie. Jeżeli mamy jeszcze czynniki sprzyjające, jakąś mrzaweczkę, jakiś lekki deszcz, możemy takie produkty właśnie sięgać po te produkty i w tym czasie wykonywać te zabiegi, bo one szybciej i skuteczniej dotrą do ryzosfery, do też systemu korzeniowego i to, jak powiedziałem, sprawi, że rośliny będą miały szansę jeszcze na pobranie składników, takich jak żelazo, a tym samym my już możemy ograniczyć, nie musimy tego zabiegu odnośnie żelaza wykonywać. No i tym samym będą rośliny miały lepszy start wiosną dzięki temu, że temperatury te i gleby będą się lepiej nagrzewały, lepiej będzie dostępny fosfor i magnez. Proszę Państwa, jeżeli chodzi teraz o rdzę, to jest bardzo poważny problem, bo on z roku na rok jest coraz większy, mamy coraz większe problemy i trudności z ograniczeniem tej rdzy. Powiem wprost, źródłem często tych problemów są dwa czynniki. Jeden czynnik to jest taki, że albo te zabiegi zapobiegawcze są zbyt późno wykonane i wtedy, kiedy już rdza pojawi się na drugiej stronie liścia, to tak naprawdę nasze szanse na opanowanie tej choroby są bardzo małe. A druga rzecz to jest kwestia przygotowania plantacji. My coraz bardziej jesteśmy świadomi, że mamy gleby zdegradowane, więc coraz częściej dość dużo wprowadzamy materii organicznej przed założeniem plantacji. Do tego jeszcze właśnie wspomniane kwasy humusowe. To są oczywiście pozytywne strony, natomiast przekłada się to na to, że po pierwszym, drugim roku na skutek właśnie humifikacji jest dostępny azot, który został wniesiony właśnie przez materię organiczną. I to też jest taka sytuacja, że na wielu plantacjach mamy wartości materii organicznej na znacznie wyższym poziomie niż było to jeszcze kilka lat temu. I to jest jeden z głównych czynników, że mamy po prostu już sporo azotu w glebie. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, rekomendacje w takim kierunku, żeby ograniczyć nawożenie azotem na poziomie 30-40 nawet kilogramów. Przy liczeniu na maliny letnie, gdzie wymagania są na poziomie 100 kilogramów, no to można powiedzieć, że jest to wskazanie na ograniczenie azotem o 40 kg, czyli 40%. A zatem to jest bardzo dużo i to jest jeden z głównych czynników. To jest takie zamknięte koło. Często podajemy ten azot w momencie, kiedy rośliny albo są przed stresem, albo są po stresie. Wtedy ta duża dostępność azotu przekłada się na to, że spada metabolizm, zachwiana zostaje również tutaj kwestia dotycząca mineralizacji. I wtedy rośliny są bardziej podatne na stres, na właśnie wystąpienie chorób związanych takich na przykład chorób grzybowych, ale także rdzy. No i jeżeli jeszcze dodatkowo stosujemy do tego mocznik, to wówczas ten mocznik, dość często go stosujemy, to wówczas ten mocznik rozpuszcza nam woskowinę na liściu i stąd też rośliny są bardziej podatne na właśnie choroby grzybowe, w tym rdze. Dlatego też warto od czasu do czasu stosować krzem, który buduje właśnie taki swoisty ochronny parasol. Teraz kilka słów chciałem powiedzieć o aktualnym stanie gleb. Jesteśmy w tym momencie w październiku, mamy październik, praktycznie gdzieś tam już blisko połowy października, natomiast w ubiegłym roku podobna sytuacja glebowa miała miejsce, tyle że było to w połowie listopada. To znaczy mieliśmy już właśnie chłodne dni, tak jak dzisiaj słonko świeci, wiatr wieje, jest jednak chłodno, bo w nocy był kolejny przymrozek. I ziemia jest już znacznie na niskim takim poziomie. Dostępność takich składników jak magnez i tym samym fosfor jest już praktycznie ograniczona i można by powiedzieć, że praktycznie nawet niedostępny jest on mniej więcej od 10 września. Czyli tam, gdzie zapomnieliśmy tych zabiegów wykonać, szczególnie jeżeli chodzi o fosfor, to na wielu plantacjach mamy sytuację, że sadzonka jest ciągle jeszcze zielona, to znaczy pędy są jeszcze zielone. To oznacza, że te rośliny będą znacznie dłużej wchodziły w okres spoczynku, a to w przypadku jakichś większych spadków temperatur może być niebezpieczne. W tym momencie też mamy taką sytuację, że ponieważ magnez jest niedostępny i fosfor jest niedostępny, to
to pobierane są głównie takie składniki jak wapń, jak azot i jak potas. Oczywiście jest to troszeczkę niebezpieczne, ponieważ ten potas, jeżeli będzie przez długi okres pobierany, może nam rozrzedzić soki komórkowe i może być podobna sytuacja jak w ubiegłym roku. Warto zatem jeszcze, jeżeli jest taka możliwość, wykonać jeden, a nawet dwa zabiegi siarczanym magnezu, po to, by ograniczyć dostępność właśnie tego potasu. Druga rzecz, zbliża się zima, a zatem zimą także pamiętajmy o tych zabiegach mikroelementami takimi jak cynk i bor, bo one także wpływają na mrozoodporność. No i jest jeszcze kwestia tutaj również istotna, jeżeli chodzi o miedź, bo z tą miedzią mamy pewien problem i to jest takie wskazanie, rekomendacja już w kierunku zabiegów wiosennych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o miedź, to pamiętajmy o tym zabiegu wiosennym, dlatego że miedź jest bardzo ważna i często jest tak, że jeżeli gleby mają dobrą dostęp do dużej ilości świeżej materii organicznej, jeżeli regularnie stosujemy kwasy organiczne, to może zdarzyć się i często tak się dzieje, podobnie jak w przypadku rzy, że kwasy organiczne ograniczają nam dostęp metali ciężkich. One wiążą w pewien sposób metale ciężkie, a miedź jest takim tak traktowana w taki właśnie sposób przez kwasy organiczne i w sytuacji, kiedy wiosną maliny zaczynają nam rosnąć, to znaczy te pędy, które będą pędami na następny rok, one zazwyczaj dostają dużo w tym momencie odżywek, my nawozimy, jest fergetacja, a więc jest intensywny wzrost. Przy braku miedzi łyko jest bardzo twarde i roślina, kiedy rośnie bardzo szybko, wówczas jest taka sytuacja, że to łyko po prostu pęka. I dlatego też miedź jest, jej dobra dostępność wpływa także na to, że ona zmiękcza nam to łyko i dzięki temu unikamy znacznie mniej takich sytuacji. I druga sprawa, wapnowanie. Jeżeli w tym momencie mamy rekomendacje nawet pod kątem wapnowania, szczególnie pod kątem wapna magnezowego, pamiętajmy o tym, że przy bardzo niskich odczynach, jeżeli będzie to wyższa dawka do zastosowania, to rozłóżmy sobie to na dwa razy. To znaczy jedną część wysypmy teraz jesienią, a drugą wczesną wiosną na miesiąc przed ruszeniem wegetacji lub przed rozsypaniem nawozów zawierających fosfor i azot. Dlatego, że jeżeli gleba będzie niezamarznięta, będą opady deszczu, to tego magnezu już znacznie sporo stracimy i no, to wapnowanie po części też będzie nie do końca skuteczne. Proszę Państwa, na koniec chciałbym podzielić się takim doświadczeniem, które w ubiegłym roku zrobiliśmy na plantacji malin jesiennych. Dość często jest tak, że kiedy rdza nam się pojawi na drugiej stronie liścia, tak jak już mówiłem kilka minut temu, to nasze szanse na to, że całkowicie ją wyeliminujemy, są naprawdę trudne. Czasami jest tak, że Państwo mówią, wykonaliśmy zabieg, a po 10-15 dniach znów pojawiają się te pomarańczowe plamy na spodniej stronie liścia. I to jest oczywiście problem. Dlatego my w ubiegłym roku sięgnęliśmy już w takim ostatecznym, końcowym okresie przed jeszcze ścięciem malin po taki zabieg, w którym wykonaliśmy zabieg przy użyciu siarki i wodorowęglanu potasu, w tym przypadku był to produkt Vitisan, związany też głównie i używany głównie w ekologii. I sięgnęliśmy po te produkty, wypryskaliśmy nie tylko maliny, ale i również międzyrzędzia. Dlaczego? Dlatego, że teraz mamy dni wieczne. Od kilku dni mamy te dni wieczne. Ten wiatr nam towarzyszy. To odczucie zimna też jest znacznie większe. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli rdza pojawi się na drugiej stronie, to nawet jeżeli my ją w jakiś sposób ograniczymy poprzez zabieg chemiczny, to wcześniej te pomarańczowe kropki, które widzimy na spodniej stronie liścia, tak naprawdę rozsiewają się z wiatrem. I one są obecne na chwastach, one są obecne na trawie, one są obecne praktycznie wszędzie. Dlatego też, żeby ograniczyć rozwój rdzy wiosną, warto jest również, ewentualnie po skoszeniu już nawet tych malin jesiennych, czy w przypadku malin letnich po wycięciu, wykonać właśnie taki zabieg. A więc nie tylko same pędy, nie same rośliny tylko pryskamy, ale również międzyrzędzia. To, powiem Państwu, naprawdę gwarantuje nam znacznie mniejszą presję ze strony rdzy, albo nawet jeżeli ten zabieg będzie w dobrym momencie wykonany, przy dobrych warunkach i będzie skuteczny, to tej rdzy wiosną, z tą rdzą będziemy mieli znacznie mniejsze problemy.